Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym newsie i tym razem omówimy sobie to, co nam sobie Wargaming ostatnio zapowiedział, czyli wejście nowej linii japońskich lekkich krążowników. Swoją drogą też zastanawiające jest to, że Japonia jako jedna z największych flot II wojny światowej linii lekkich krążowników, których było na pewno bardzo dużo w rzeczywistości, dopiero doczekała się tej linii po 6 latach istnienia gry, przy czym uważam, że japońskie lekkie krążowniki powinny zostać wprowadzone dużo szybciej niż na przykład krążowniki holenderskie, panazjatyckie czy jeszcze jakieś inne dziwne nacje. A tu dopiero po 6 latach mamy wejście tej linii. I teraz czym ta linia się będzie charakteryzować? To są okręty do walki na średnim dystansie z dobrym zasięgiem dział głównej artylerii. Zaczynając od tieru 8 będziemy mieli dużą liczbę tych dział głównej artylerii, ale niestety będzie tam długie przeładowanie. Będą tam również torpedy o wysokich obrażeniach oraz dobrym zasięgu. No i okręty będą posiadały dobry kamuflaż, także tutaj będzie można sobie uciec, skorzystając właśnie z tych umiejętności. Tier 5 i 6 będą wyposażone w działa kalibru 152 mm, tier od 8 będzie wyposażony w 155 i będzie miał, tylko 8 155, a od 9 i 10 będzie 150 mm. Więc tak, pociski standardowo odłamkowo burzące i przeciwpancerne, od 8 apeki będą dosyć słabe. Krążowniki wyposażone będą w torpedy kalibru 610 mm z dosyć szerokim kątem wystrzeliwania tych torped, dobrym zasięgiem, ale niestety torpedy będą wolne. Pytanie jeszcze, jak z wykrywalnością tych torped będzie. Wyrzutnie torpedowe na okręcie tieru 7 będą miały taki bajer, jak mają brytyjskie nowe pancerniki czy krążowniki liniowe, czyli będą mogły te torpedy sobie skręcić po wystrzeleniu i obranym kursem już cały czas płynąć prosto, także to troszeczkę zwiększy nam to kąt wystrzału tych torped. Od tieru 6 będzie sonda hydroakustyczna lub rozbicie dostępne oraz fighter w oddzielnym slocie, no i 9-10 dostaną jeszcze grupę naprawczą. Jak to wygląda? Może nie będziemy się tutaj rozczulać nad każdym jednym okrętem i przejdziemy sobie do dychy, bo w sumie wiadomo, że głównym naszym celem jest właśnie 10. 8. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, bodajże 5. 5 po 3, tak, to się zgadza. 15 dział kalibru 150 mm, także dosyć dużo. Trochę mnie dziwi to, że Wargaming zdecydował się na przesunięcie Mogami do tej linii, tam wprowadzenie jakiegoś bardziej ciężkiego krążownika, albo ewentualnie zabranie na Mogami możliwości wyboru między działami 155 i 203, ale dla mnie dobrze, bo Mogami na tym swoim 8 tierze jest naprawdę potężnym okrętem, także nie widzę powodu, żeby tam coś mieszać, bo jak jest dobrze. Ale znamy Wargaming na tyle dobrze, że oni potrafią zepsuć coś, co działa dobrze i zrobić to po swojemu, tak żeby było całkiem do dupy. I tier 10. Duży, lekki krążownik z unikalną kompozycją dział głównej artylerii. 18, szanowni państwo, 18 dział podwójnego przeznaczenia, bo będą to działa i przeciwlotnicze, i jako główna artyleria służyły do walki z okrętami. Nadbudówka dosyć mocno przypomina krążowniki Atago. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu mamy 18 dział w 6 wieżach, czyli 3 z przodu, 3 z tyłu. Już mi się to podoba. Szkoda tylko, że ten reload nie będzie taki zbyt ciekawy. No i tradycyjnie razem z wejściem nowej linii pojawia się nowy okręt premium, tym razem na tierze 7, ale troszeczkę tutaj będzie odbiegało to całej linii, bo mamy tutaj szybko strzelające 127, również uniwersalne i przeciwlotnicze, i jako artyleria główna, i będzie ich tutaj 6 podwójnych wież, czyli 12 armat będzie nam tutaj strzelało. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozczulać. Co więcej, krążownik admirał Schroeder, o ile dobrze czytam po niemiecku, bo nie znam niemieckiego. I to jest okręt, który co on będzie miał? Do walki na średnim dystansie. Całkiem przyzwoity pancerz jak na krążownik tego typu. Ale mamy tutaj, zobaczcie, na początku 305 działa oraz relatywnie słaby pancerz. A tu mamy napisane, że pancerz dosyć dobry jak na krążownik, także nie wiem w końcu, co tu będzie. Chyba że coś tu pozmieniali. Wysoka celność dział, także nie wiem, czym on ma się, powiem szczerze, różnić od na przykład Siegfrieda.
To jest dziewiątka, więc prawdopodobnie będzie dostępna za jakieś dziwne zasoby typu węgiel, agencja badawcza albo coś tam jeszcze. Przypomnijmy jeszcze, że Sewastopol jeszcze do gry nie wszedł, a również jest zapowiedziany na tierze dziewiątym i wygląda dosyć podobnie do tego, co tutaj nam Wargaming prezentuje. Kolejny super okręt, tym razem japoński lotniskowiec Sekiryu. Gdzie, ja się pytam, jest Shinano? Szanowni Państwo, to byłby idealny materiał na superokręt. A tu mamy okręt, który jest rozwinięciem klasy Taiho, czyli tego lotniskowca, który w starych wersjach gry był jako tier 9. Czyli z 9 przeskakujemy na 10, ulepszając nieco okręt. Dobrze, że model wraca, ale jako superokręt to trochę, powiem szczerze, średnio mnie to cieszy. Pancernik, super pancernik radziecki, czyli super Kremlin. I on będzie tutaj miał, szanowni Państwo, jeżeli aktywujemy odpowiednie bariery, to będzie miał 10% więcej zasięgu głównej artylerii oraz 30% redukcji maksymalnego rozrzutu głównej artylerii, czyli to jest okręt do gry na bliskim i średnim dystansie, ale jak się aktywuje wszystko, co trzeba, to będzie się nadawał również do walki na daleko. Pytanie, jak długo to będzie sobie tutaj działać. Ceny prawdopodobnie będą tak samo wyglądały jak w przypadku obecnych już superpancerników i superlotniskowców, a my tymczasem zerknijmy sobie jeszcze na tier 10 w nowym drzewku krążowników japońskich, czyli mamy tutaj tak. Główna artyleria 6x3 150 mm. Przeładowanie podobno długie i wynosi ono tutaj 14 sekund. Przy takiej ilości dział wydaje mi się, że to w miarę rozsądne, chociaż na pewno ucieszyłbym się bardziej, gdyby to się ładowało szybciej. Spójrzcie tutaj, obrażenia pocisków onokowo-burzących 2500, pepanców 2850, czyli nieduża różnica. Szansa na pożar wynosi 11%, prędkość 930 m na sekundę wylotowa, wydaje mi się, że dosyć szybko. Wyrzutnie torpedowe, 4 poczwórne wyrzutnie kalibru 610, to w sumie wszystkie mają takie wyrzutnie. O, tutaj mamy wykrywalność torped 1,7, to jeszcze nie najgorzej, tylko że bardzo wolne torpedy, 57 węzłów. Ale o zasięgu aż 15 km. Także biorąc pod uwagę to, że kamuflaż tego okrętu bazowy wynosi 12,4, troszeczkę jeszcze tam zbijemy, gdzieś będzie, myślę, że jak zejdziemy o 20%, to będziemy w okolicach 10 km, no to myślę, że torpedy o zasięgu 15 będzie można w miarę bezpiecznie sobie wystrzeliwać. Co więcej, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to już mówiłem, grupa naprawczo-ratunkowa, hydro zamienne na rozbicie i fighter. Nie ma tutaj możliwości zamontowania spotera. Zasięg bazowy tutaj wynosi 18 km, oczywiście można przedłużyć, tylko kwestia tego, żeby zobaczyć, jak te pociski latają, jaka jest parabola, ile czasu potrzebują na dotarcie w jakieś tam określone miejsce. Nie będę się tu rozczulał nad superokrętami, bo to jest jeszcze nie dla wszystkich. Ja bardzo tam się nie interesuję tymi okrętami, bo ich za wiele nie mam, ale dziesiątka, jeżeli chodzi o linię lekkich krążowników, wygląda całkiem przyzwoicie. No 14 sekund reloadu na 15 rurach to, nie, przepraszam, 18 rurach, to nie jest źle. 11% szansy na pożar, także myślę, że będzie, a co to, to nie tak chciałem. Nie mogę tego otworzyć, no trudno. W każdym razie, dobrze, że ta linia wchodzi. Szkoda, że tak późno. Zapraszam Was do dyskusji na temat nadchodzących okrętów. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia i na razie.